będą rzuty. No to panowie, albo jesteśmy w grze, albo jesteśmy poza nią i sobie rozmawiacie z sędziami. Od 10 do 12 kwietnia w Bielsku-Białej rozgrywany był turniej półfinałowy trzeciej ligi koszykówki. Decyzja PZKOSZ-u, bardzo się cieszymy, zgłosiliśmy aplikację o udział. Chcieliśmy pokazać, że Bielsko zasługuje na turniej szczebla centralnego, więc bardzo się cieszymy z przyznanej nominacji. Staramy się jak najlepiej zorganizować, pokazać się, że zasługujemy na to. ZKS Stal Stalowa Wola, PKK 99 Pabianice i Tago Gdynia oraz gospodarze Das Basket Hills walczyli o dwa miejsca premiowane wejściem do turnieju finałowego. No to też jest dla nas nowe wyzwanie, nowe doświadczenie. No, w trzeciej lidze dużo było meczy, które wygrywaliśmy dużą różnicą punktową. Teraz się trzeba zmierzyć z drużynami no, znacznie lepszymi i ta rywalizacja jest troszeczkę inna. Tak? Obrona jest agresywniejsza. Musimy się do tego jak najszybciej teraz przyzwyczaić i trzeba powalczyć i spróbować dzisiejszy mecz wygrać. Hale przy ulicy Bratków w Bielsku-Białej odwiedziliśmy w sobotnie przedpołudnie, kiedy bielszczanie mieli zmierzyć się z drużyną z Gdyni. By myśleć o awansie, Das Basket Hills musieli wygrać, bowiem dzień wcześniej przegrali z ZKS Stal Stalowa Wola 72-99. Stalowa Wola postawiła no, wysoką poprzeczkę nam. Nie podołaliśmy gdzieś rzutowo, dużo nietrafionych rzutów, także no teraz skupiamy, to już było, minęło, skupiamy się teraz na tym najważniejszym z Gdynią meczu, także walczymy. Niestety głównie z powodu niskiej skuteczności rzutów bielszczanie szybko oddali inicjatywę gościom. Po drugiej kwarcie przegrywali już 25 punktami, 31-56. Piotrek, jak nie czujesz się na siłach, to stań awansem cofnięte, żeby cię nie minął na pierwszym kroku, bo bije cię bez sensu. Teraz... Ostateczny wynik. I Tago Gdynia, Das Basket Hills Bielsko-Biała 101-66. Przegrywając mecz z Tago Gdynia, bielszczanie stracili ostatecznie szansę na awans. Wspomnieć warto, że z powodu kontuzji nie mógł grać Robert Kozaczka, najskuteczniejszy strzelec Das Basket Hills, który skupił się tym razem na organizacji turnieju. Na pewno trudno. Jest to dla nas coś nowego. Organizujemy taki turniej pierwszy raz. Zbieramy doświadczenie. Ale myślę, że jak na razie wszystko dobrze się układa, drużyny są zadowolone, organizacja przebiega na razie dobrze, także jak na pierwszy raz jesteśmy bardzo zadowoleni. Na zakończenie turnieju Das Basket Hills pokonali PKK 99 Pabianice 88-65, natomiast cały turniej wygrała drużyna ZKS Stal Stalowa Wola, która wraz z drużyną Itago Gdynia awansowały do turnieju finałowego. Brawo. Nice.